aż nas brzuchy bolało od tego myślenia. Myśleliśmy tylko, jakby szkodzić, wydzwaniać do drzwi, podwijać sukienki dziewczynkom, strzelać w nie nasionami łubinu, skakać przez płoty i kraść cytryny. I zaraz je z pogardą wyrzucać. A ze mnie był dzikus najgorszy, chociaż ze wstążką we włosach. Nikt lepiej niż ja nie wiedział, kiedy gra się w kapsle i w której bramie. Nikt bardziej nie podżegał do okropnych wybryków. I tak straciłam szansę na przyjaciółki i zyskałam sławę dzikusza. Ja, nieznająca strachu okularnicy.